Przed nami kolejne wydanie Studia Grupy Orlen. Grzegorz Szałkowski, dzień dobry. Oto najważniejsze tematy, którymi będziemy zajmowali się dziś. Orlen dla lokalnych społeczności. W trosce o dobro narodowe. Przegląd wydarzeń w spółkach grupy zaglądamy do Czech i Włocławka. Inicjatywy z obszaru edukacji, kultury i sztuki, a także ekologii to projekty wsparte przez Fundację Orlen podczas drugiej już edycji programu Moje Miejsce na Ziemi. Na rozwój społeczności lokalnych tylko w tej edycji przeznaczyliśmy ponad 2 miliony złotych. Moje Miejsce na Ziemi to ogólnopolski konkurs, w którym niezależni eksperci oceniają inicjatywy mające na celu rozwój lokalnych społeczności. Finalnie wnioski rozpatruje komisja programowa, w skład której wchodzą przedstawiciele PKN Orlen i Fundacji Orlen. Podsumowanie drugiej edycji programu grantowego odbyło się 9 października w Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach. Wsparcie otrzymały m.in. stowarzyszenia, fundacje, koła gospodyń wiejskich, szkoły, ochotnicze straże pożarne, biblioteki, kluby sportowe czy parafie. Jesteśmy dumni jako Orlen, że możemy w takie inicjatywy się angażować, że możemy wspierać lokalne organizacje, że możemy im pomagać, że pomagamy im tak naprawdę w działaniu, pomagamy im w dotarciu do drugiego człowieka. Pomagamy im w rozwoju. My jako firma nie tylko działamy w Płocku, działamy na terenie całego kraju, w związku z tym wręcz naszym obowiązkiem jest pomagać też właśnie w Polsce, tej Polsce samorządowej, mniejszym wioskom, miasteczkom. Te projekty są ważne z perspektywy społeczności lokalnych, tak żeby mogli poczuć, że robią coś razem, że nawet przy małych środkach można zrealizować najbardziej szalone pomysły. Laureaci będą realizować swoje projekty od października tego roku do połowy czerwca 2020 roku. Ponad 1/3 to inicjatywy z obszaru edukacji, kultury i sztuki, a blisko 50 to projekty proekologiczne. W ciągu dwóch edycji na wsparcie lokalnych inicjatyw przeznaczono łącznie ponad 4 miliony złotych, które trafiły do blisko 580 organizacji. Najpierw w Warszawie, a potem w Płocku można było zobaczyć oryginalną zbroję husarską, o którą wzbogaciło się Muzeum Historii Polski. To jeden z najważniejszych eksponatów w historii muzeum, a o środki na jego zakup zadbał PKN Orlen. To kolejna aktywność naszej firmy na rzecz kultury wyższej w Polsce. Pamięć historyczna i odpowiedzialność za narodową tożsamość to jeden z celów działania Orlenu na niwie społecznej. Dzięki temu Muzeum Historii Polski zyskało niezwykle cenny eksponat. Zależało nam bardzo, żeby tę legendę i ten element, ważny element historii Polski mieć w formie materialnej na naszej wystawie stałej. Chodziło o to, żeby mieć oryginalny egzemplarz zbroi husarskiej, a to jest niezwykle rzadka rzecz. Z dumą o przeszłości, z odwagą o przyszłości to tytuł wernisaży w Płocku i Warszawie, gdzie można było zbroję oglądać i przenieść się w wyobraźnię oczywiście do przełomu wieku XVII i XVIII. Zachęcali do tego przedstawiciele zarządu Orlenu, Patrycja Klarecka i Zbigniew Leszczyński. Podkreślali, że są eksponaty, których nie można przeliczać na wartości materialne, gdyż to dbałość o dziedzictwo narodowe i krzewienie patriotyzmu. Jest kilka dobrze zachowanych zbroi husarskich, które można określać jako zbroje późno XVII-wieczne czy wczesno XVIII-wieczne, czyli prawdziwie zbroi bojowych, nie już zbroi tych późniejszych, kiedy ta zbroja nie miała charakteru bojowego. Więc pod tym względem tych zabytków nie jest zbyt wiele. Zbroja husarska trafiła już do miejsca swego przeznaczenia, czyli Muzeum Historii Polski, gdzie ostatecznie będzie można ją oglądać na wystawie stałej. Myślę, że na historii husarii można i początków, i świetności, a także upadku można się uczyć całej historii Polski, więc uważam, że to jeden z ważniejszych projektów Muzeum Historii Polski i chcieliśmy wesprzeć, chcieliśmy w tym uczestniczyć, jesteśmy dumni, że mogliśmy pomóc. Fundacja Unipetrol, klub hokejowy Werwa Litwinów i spółka Czepro wspólnie zorganizowały akcję charytatywną, podczas której zbierano pieniądze dla chorych dzieci, a akcję wsparli także motocykliści, którzy co roku zbierają się na zlocie organizowanym przez czeską spółkę. Charytatywna akcja skupiła ponad 250 motocyklistów, którzy przejechali przez Litwino w czeskie Stredochory i wrócili do Mosteckiego Centrum Sportowego. Čepráckí motorkáři 4 roky za sebou už dělají srazy, vždycky vybíráme na nějakou bohulibou činnost a přivítali jsme, že by jsme mohli udělat společnou akci. Takže jsme nadšení, je to tady paráda, moc se to povedlo a každý sraz motorkářů bychom chtěli cílit pro někoho, kdo to štěstí, aby byl úplně zdravý, neměl. Jsme rádi, že můžeme pomoct třem dětem,
z nich dvě děti, kterým budeme pomáhat sbírkou, jsou děti našich zaměstnanců, což nás velice těší. Jo, jsem je nádherně, je to boží vidět před sebou ty lejny motorek, každý zdravý svítí, to roubí, je to adrenalin, je to fakt boží, super zážitek. Před rokem jsme založili transparentní účet, který jsme nazvali Konto našeho srdce, a jeho motem je pomáhat tam, kde je potřeba, a proto jsme dneska tady, a já jsem rád, že ve spolupráci se společností Unipetrol, nadací Unipetrol, Čepro se můžeme podílet na dobročinné akci a budeme to rádi dělat dál. Věřím, že peníze, které zebraliśmy, pokażą wielkie nasze serca oraz pomogą dzieciom, dla których ta akcja się odbywała. Zebrane środki finansowe zostaną podzielone na opiekę lekarską dla trójki chorych chłopców, których rodzice pracują albo dla grupy Unipetrol, albo dla spółki Czepro. Kolejny krok Anwilu na drodze wsparcia lokalnej społeczności. Tym razem przedstawiciele spółki podpisali list intencyjny z Towarzystwem Koszykówki Młodzieżowej dotyczący powstania Akademii Koszykówki Anwil. Najważniejsza dyscyplina sportu we Włocławku będzie miała zaplecze w postaci wyszukiwania i szkolenia młodych talentów, a wszystko dzięki wsparciu Anwilu z grupy Orlen. We Włocławku grają aktualnie mistrzowie Polski, nie brakuje więc tu młodych, uzdolnionych osób, które pasjonują się tą dyscypliną sportu. Nad ich rozwojem sportowym czuwa Towarzystwo Koszykówki Młodzieżowej. To właśnie z nim spółka Anwil podpisała list intencyjny w sprawie założenia akademii. Chcemy, żeby młodzież, która dzisiaj ćwiczy, która nabywa tych umiejętności sportowych właśnie w Towarzystwie Koszykówki Młodzieżowej, mogła szlifować swoje umiejętności po to, żeby mogła się rozwijać, po to, żeby mogła być też takim wstępem do tej dużej koszykówki. I cieszę się, że jesteśmy inicjatorem tegoż przedsięwzięcia. Anwil jest gotowy do objęcia wsparciem finansowym szkolenia koszykarskiego dzieci i młodzieży we Włocławku. Umowa miałaby obowiązywać przez 3 lata. Obecnie w zajęciach organizowanych przez towarzystwo uczestniczy prawie 300 młodych fanów koszykówki. Pozostajemy we Włocławku, a to za sprawą cyklicznie odbywającej się tam imprezy sportowej, która ma wsparcie spółki z naszej grupy kapitałowej. Po raz 6 odbył się Anwil Półmaraton Włocławek. Dziś bieganie jest tak popularne, że niemal na każdej ulicy można zobaczyć osoby przemierzające kolejne kilometry. Na zainteresowanie tą dyscypliną ma wpływ fakt, że nie jest ona kosztowna, a wymaga jedynie czasu i samozaparcia. Świetnie wiedzą to także mieszkańcy Włocławka i okolic oraz sami pracownicy naszej spółki z grupy kapitałowej. Po raz kolejny stanęli na starcie imprezy biegowej, której od lat patronuje Anwil. Wystartowali przede wszystkim amatorzy i półzawodowcy, dla których dystans półmaratonu jest godnym wyzwaniem. Zrobiłam życiówkę, poprawiłam o 2,5 minuty, także bez względu na trasę i tak byłabym mega szczęśliwa. W tym roku naprawdę na medal wszystko się spisało, na punktach odżywczych super, także trasa bardzo fajna, przy Wiśle, fajnie poprowadzona. Udało mi się zejść poniżej 2 godzin, jestem bardzo zadowolony. Nie mam siły. Jak trasa? Trasa super, ale wymagająca, parę podbiegów ciężkich, ale daliśmy radę. Anwil jest sponsorem wydarzenia już od 6 lat, a włocławski półmaraton jest największą imprezą biegową na Kujawach i Pomorzu. To był niewątpliwie hit jesieni, jeśli chodzi o krajową piłkę ręczną. Po 17 latach Orlen Wisła Płock pokonała na własnym parkiecie kieleckie Vive. Losy meczu ważyły się dosłownie do ostatniej sekundy, a spotkanie było najlepszą promocją krajowego szczypiorniaka. Nie ma ważniejszego spotkania dla obu zespołów na krajowym podwórku niż pojedynek między Płocką a Kielecką Siódemką. By poczuć atmosferę świętej wojny, kibice przybywali do Orlen Areny dużo wcześniej niż zaplanowany był pierwszy gwizdek rozpoczynający mecz. Po niemal godzinie gry, gdy wydawało się, że nic nie jest rozstrzygnięte, Niko Mindegia dał gospodarzom zwycięstwo. I watch a lot of games here and in Kielce, but it's not the same. I really felt today the atmosphere here, the loud, how the our fans shout, so it was amazing. It's really a pleasure to play here, to feel this. W pewnym momencie, jak już zobaczyłem, że są 2 sekundy do końca i Niko wychodzi w górę, prosiłem tylko o to, żeby rzucił. A jak rzucił, to zamknąłem na chwilę oczy, bo nie wierzyłem, że ta piłka może wpaść, ale tak się stało. To był chyba jeden z jego najlepszych rzutów w jego całej karierze i akurat w takim meczu. Hala cały czas wrzała, to naprawdę dodawało wielkiej motywacji. I ja jestem zaszczycony, że mogę uczestniczyć w takim widowisku i jeszcze oczywiście rzucać bramki. Jeśli Płocczanie wygrają pozostałe spotkania ligowe, do końca tego roku zostaną mistrzem jesieni.
To wydanie Studia Grupy Orlen dobiegło końca. Kolejny program już za tydzień. Zapraszam serdecznie. Do zobaczenia.